Łukasz Piątek, Jakub Tosik. Tosik, świetne dośrodkowanie. Jest punkt karny, będzie jedenastka dla Polonii Warszawa. Czekamy na powtórki. Żółtą kartką ukarany Paweł Stanio. On faulował zdaniem Tomasza Wajdy. Tak już miałem powiedzieć, dlaczego bezpośrednio nie ma wrzutki w pole karne z tego rzutu wolnego. Po co tą piłkę przegrywać jeszcze na drugą stronę. Jak widzimy, opłaciło się. Natomiast zobaczymy, czy faktycznie tutaj arbiter miał rację. Czy Stanio faulował. W tym pierwszym przypadku Stanio na pewno faulował. Tutaj też ściągnął. Widzimy, ściąga za koszulkę Tomasza Wełnę. I tutaj myślę, że nie może być żadnych wątpliwości. Po co to robił? Po co to robił Stanio? Głupota. Skoro on nie był w stanie doskoczyć do tej piłki, tak samo Tomasz Wełna by jej nie przejął w polu karty. Todorowski kontra Małkowski. Todorowski, pewny strzał. Polonia na prowadzeniu. Tak, z rzutem karnym przełamanie nastąpiło. Tutaj też trzeba powiedzieć, bardzo dobre wykonanie Todorowskiego i bardzo korzystny wynik na początku tego spotkania, ustawiający ten mecz. To, co trener Stokowiec sobie zakładał, teraz może realizować. Ma szybkiego Przybyckiego, który pokazywał już w tych pierwszych momentach, że jest szybki, dynamiczny. On może dzisiaj jeszcze tę sytuację stwarzać z kontrataku.